Witajcie młodzi, witajcie starsi, witajcie wszyscy. Ewangelia według świętego Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga, wszystko zaistniało dzięki Niemu. Bez Niego zaś nic nie zaistniało. To, co zaistniało, w Nim było życiem. A życie to było światłością dla ludzi. Światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie ogarnęła. No właśnie, dzisiejszy temat, czym dla mnie jest Słowo Boże? Czym dla mnie jest Biblia? Czym dla mnie jest Pismo Święte? Biblia jest dla mnie Słowem Bożym. Tym, co Bóg chce mi powiedzieć. Ale czy Bóg mówi? Czy Bóg mówi dziś? Czy dziś chce coś Bóg mi przekazać? Z całą pewnością mogę powiedzieć, że tak. Może tak być, że Boga nie słyszę. Że Bóg milczy w tym momencie. Że Boga nie interesuje moje życie. Że On w ogóle nie chce zająć się tym, co się dzieje u mnie. Ale jest to błędne myślenie. Źle tak myślę. To ja nie chcę go słyszeć. To ja nie chcę z nim rozmawiać. To ja nie mam czasu dla niego. To ja i tak dalej. Ja uciekam od tej rozmowy. Ale czy ja tego chcę? Czy tak chcę rozmawiać z Bogiem? Nie. Bóg czeka na mnie cały czas. Bóg czeka, kiedy ja będę gotowy, aby móc z nim porozmawiać. I jestem gotowy. Chcę w każdej chwili rozmawiać z Tobą, Boże. Chcę do Ciebie mówić. Chcę z Tobą prowadzić rozmowy. Ale i Bóg w tym momencie dał nam Pismo Święte. A w nim sporo wskazówek, jak możemy z Nim rozmawiać, jak możemy z Nim się spotkać. W Piśmie Świętym mamy wskazówki na codzienność w naszym życiu, na każdy aspekt naszego życia. Jak to? A tak to. W Piśmie Świętym mamy wszystko. W Piśmie Świętym mam wszystko, co dotyczy mojego życia. Rozwiązanie każdego problemu, każdej sprawy. Na przykład opisane historie innych ludzi, na których mogę się wzorować. Jak oni ufali Bogu, jak oni rozmawiali z Bogiem. Jak Bóg działał w ich życiu. Na przykład Hiob miał wszystko, stracił to, ale cały czas został przy Bogu. I Bóg go wynagrodził później. Józef z Egiptu. Czemu ten chłopak był w ogóle winny czemuś? Bracia go sprzedali, znalazł się w więzieniu, ale cały czas ufał Bogu. I Bóg go wyprowadził z tego. Święty Paweł katował wszystkich chrześcijan, atakował ich, niszczył ich, zabijał. A co zrobił Bóg? Powołał go na swojego apostoła, żeby zdobywał dla niego ludzi. A święty Piotr, i to jest najfajniejsze, bo na bierzmowaniu wybrałem imię święty Piotr, był rybakiem ludzi, prostym człowiekiem, który praktycznie nic nie umiał, ale pracował, miał ulubiony zawód, był rybakiem. A co Jezus zrobił? Chodź za mną, będziesz łowił ludzi. Cały czas był w swoim zawodzie, w tym, który lubił. I ja jestem jak święty Piotr. Ile razy on upadł, ile zaparł się Jezusa. I co? Jezus go odrzucił od siebie? Nie. I tak samo ja mam w życiu, upadam, nie chcę mi się z Bogiem rozmawiać, nie chcę mi się go czasami słuchać. I co, zostawia mnie Pan Bóg? Nie. W tym momencie Pan Bóg działa najbardziej w moim życiu. Woła do mnie, przyjdź, porozmawiaj ze mną, ja jestem dla Ciebie, czekam na Ciebie.
Ale jak to zrobić? I właśnie na przykład u mnie w domu Słowo Boże leży w dużym pokoju rozłożone. No ktoś powie, no dobra, rozłożone Słowo Boże, bo będzie działało, bo to jakaś magia. Nie, nie pod tym aspektem to mówię. Dlaczego u mnie leży rozłożone Słowo Boże i na widoku? Ze względu na to, że gdy znajduję się właśnie w takiej sytuacji, gdzie czuję, że Boga nie ma, że nie chce mi się z Nim rozmawiać, już jestem dobity całkowicie, przytłoczony myślami wszystkim, znajduję światełko w tunelu, taką małą iskierkę. A to jest właśnie rozłożone Słowo Boże. Że przechodzę koło Niego, patrzę na nie. O, może zajrzę. Co, Panie Boże, byś mi w tym momencie powiedział, kiedy wiem, że Ciebie nie ma? I otwieram to. I widzę, otwarte jest to Słowo Boże, ale otwieram sobie na jakimś danym fragmencie i czytam. I w tym momencie moja wiara wzrasta. Pan Bóg mówi, no wreszcie przyszedłeś do mnie. Wreszcie zajrzałeś do mojego Słowa Bożego. Co chcę Ci powiedzieć w tym momencie? I na tym opiera się moja wiara. Moja wiara opiera się na tym, że Pan Bóg działa w każdym momencie mojego życia. Nieważne w jakiej sytuacji ja się znajduję. Czy jestem radosny, wesoły, czy smutny, przygnębiony. To wiem, że Pan Bóg jest. I wiem, że jest gotowy w tym momencie ze mną porozmawiać, a nie jak ktoś poczekaj za pół godziny, za godzinę. Nie, Pan Bóg jest gotowy teraz, tu i teraz rozmawiać ze mną. I tym dla mnie jest Pismo Święte. Pismo Święte jest dla mnie Słowem Bożym Boga Żywego, który działa tu i teraz. Więc nie chowaj Pisma Świętego w szafkę. Nie zamykaj go na kluczyk. Czy moje pismo to jest czyściutkie, ładne? Nie. Zobaczcie. Urwane, pokreślone. Początek tak samo. To jest moja rozmowa z Panem Bogiem. Czy On się obrazi, że ja piszę? Nie. Otwieram je, wpisuję datę, jeśli poproszę o coś. Jeśli mam problem, wpisuję datę, kiedy i pytanie, kiedy Go o to prosiłem. I wiem i wierzę, że chce Pan Bóg, abym z Nim tak rozmawiał. Bo nie uciekam od tego. Bo wiem, że On jest. Dziękuję Tobie, Panie Boże, za to, że mnie nie opuszczasz. Dziękuję Tobie za to, że w każdej chwili mogę na Tobie polegać. Chociażby mnie wszyscy opuścili, to Ty będziesz. Dziękuję Tobie, Boże, że mogę mówić do Ciebie, tato, tatusiu. Że w każdej chwili mogę z Tobą być. Dziękuję Tobie za to, że jesteś moim Ojcem. Amen.